Witam, Darek Krajewski. Witam. Za chwileczkę mecze o 7, później o 5 miejsce, jest to sobota do południa. Są te mecze właśnie i te drużyny już wyjeżdżają do domu, a po południu półfinały, w którym to w pierwszym meczu Gliwice zagrają z Sopotem, a w drugim meczu Gdynia z WKK. Wczoraj zapowiadałem też ten dzień z Jurkiem, z Irkiem Juraszewskim, bo to rodzic, trener i kibic, tak samo jak ty. Ty też masz swojego dzieciaka tutaj w drużynie Enea Basket. No nie udało się, grają o miejsce 7, jesteś trenerem. Jak ty to tutaj widzisz z widowni? Czy faworyci są tam, gdzie mają być i no, czego zabrakło Enei? No kontuzje może, ale jak to się mówi, no, trzeba mieć pełny skład, że każdy musi wyjść. No. Czy te kontuzje zadecydowały? Tak, przede wszystkim dziękuję za to, że zaprosiłeś mnie do wywiadu. Pozdrawiam wszystkich fanów koszykówki oraz wszystkich młodych, że tak powiem, adeptów koszykówki, ponieważ zanim odpowiem Tobie na pytanie, chciałem powiedzieć, że tu jest naprawdę przegląd najlepszych koszykarzy w Polsce. I tak się teraz składa od kilku lat, że te kluby rywalizują między sobą na zasadzie właśnie pozyskiwania chłopców już w wieku 12, 13, 14 lat i z jednej strony no jest to troszeczkę takie dla innych klubów uciążliwe, że tracą dobrych zawodników kosztem pójścia do lepszego klubu, ale też takie są trochę czasy, prawda? I mając w Polsce taki wybór, zostać w rodzimym klubie i skończyć sezon w lutym, ci chłopcy, ta młodzież, która ma dostaje taką szansę, że tak jak powiem, może kontynuować karierę, przygodę z koszykówką jeszcze w późniejszym czasie. Fajnie jest, że tutaj właśnie ci chłopcy gdzieś później odzyskują szansę do gry i mają możliwość grania. Wracając do pytania, to jeśli chodzi o Enea Basket Junior Poznań, to jest klub, który, że tak powiem, stawia na rozwój całościowo, tak? Także to jest akurat taka sytuacja, że faktycznie w tym rozgrywkach troszeczkę zabrakło być może zespołowości, zgrania, ale taka jest prawda, że część tych chłopców trenuje w rocznikach starszych, U19, pod okiem pana Czarka Kurzawskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, a jednocześnie część chłopców jest rocznika młodszego, 2-7, która jest tutaj pod okiem pana Tomka Cichockiego. No troszeczkę może faktycznie mało było tych treningów pod koniec, teraz od miesiąca trenują chłopcy dopiero razem. Prawda jest taka, że Enea Basket ma tą, że tak powiem, szeroki spektrum. Tam jest U19, tam jest U17, jest U15, które się rozwija. Także tam jest też pierwsza liga, tak? Jest druga liga, więc ci chłopcy naprawdę mają dużo gry. Ja się cieszę, że akurat mój syn może tam grać i że jak nie w tym roku, to być może w przyszłym pod okiem, że tak powiem, trenera Czarka w U19, tak jakby gdzieś będzie możliwość, że tak powiem, rozegrania jeszcze lepszych zawodów niż tu. No, jeszcze chciałem dokończyć, że tak jak pan wspomniał, będąc trenerem, rodzicem, obserwuję też rozwój swojego syna, prawda? I jestem pod wrażeniem po 2 latach, jak mój syn gra i wiem, że gdyby został w rodzimym moim kochanym Żaku Koszalin, no niestety mogłoby się tak to nie rozwinąć. No moglibyśmy my awansować, ale jak widzę tutaj większość klubów już jest klubami, które się wspierają, wzmacniają. My stawiamy na młodzież szeroko. Żak Koszalin rozwija, tutaj jest akurat jeszcze Adi Tomicki, też, że tak powiem, w tych finałach. Także ja się cieszę, jestem dumny, że moi wychowankowie gdzieś tutaj znaleźli swoje 5 minut i dla nich, jako dla osobowości, dla rozwoju takiego, że tak powiem, indywidualnego, jest ważne, że oni mają kontakt z tą koszykówką. Niektórzy ci chłopcy, jak pamiętam, zaczynali turniej w Poznaniu, kiedy jest turniej Dzień Dziecka, też pozdrawiam organizatorów Pyry Poznań, którzy świetnie, że tak powiem, zachęcają, rozpoczynając karierę tych chłopców. I pamiętam, że niektórzy chłopcy właśnie na tym turnieju zaczynali. To były klasa 4 szkoły podstawowej. A teraz się widzimy na finałach Mistrzostw Polski, gdzie gros tych chłopców właśnie tutaj, że tak powiem, jest. A pan przypomnę, że tam Komorów bodajże był w finale,
a że jak Koszalin zajął 4. miejsce. Tak, tak, to są wspomnienia, fantastyczne wspomnienia, a wiele, wiele dzieciaków będzie też wspomina festiwal w Koszalinie, koszykówki, to ilu na tym festiwalu było, ale jeszcze fajnie to powiedziałeś, bo ja to też nieraz poruszam, że może też coś w tym jest, że zawodnicy opuszczają kluby, bo chcą grać jak najdłużej, a drużyny, dla mnie to jest przykre i nie do końca dobre, bo ja jestem ze Śląska, tam też kończy się sezon na początku marca, no i ja się nie dziwię chłopakom, bo oni chcą grać dalej, a jeszcze teraz Centralna Liga jeszcze bardziej będzie przyciągać. Jedynie co może, jak już mówimy o tych transferach, przyhamować te młodsze roczniki, to że już dzieci nie są, kończą się te roczniki i już nie pójdą, że wcześniej do liceum nie pójdą. Może to trochę przyhamować, ale taka jest kolej rzeczy, my tego nie zmienimy. Jak na koniec, jakbyś chciał tam kogoś pozdrowić, jeszcze dwa zdania i kończymy. Pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy tutaj wspierają, ponieważ zwróćcie uwagę, że przyjechali z jak najdalszych krańców Polski i praktycznie każda drużyna ma swój fanklub. Wystarczy tak jakby spojrzeć, szkoda, że tu transmisja tego nie pokazuje, bo transmisja pokazuje przeciwną stronę. Informuję wszystkich, którzy oglądają transmisję, że pod kamerą jest fanklub każdej drużyny, czyli rodzice przyjeżdżają, niektórzy nawet wzięli wolne w pracy, żeby tutaj być, wspierać swoich synów i ja uważam, że ci rodzice zasługują tutaj na słowa uznania. Rozmawiamy, spieramy się czasami na temat koszykówki, świetne to jest, fajnie. Dziękuję również Tobie, Zibi, że tak fajnie organizujesz tutaj te wszystkie wywiady, że to tak jakby dodaje takiej otoczki, tak? Tutaj dzięki temu niektórzy stają się bardziej znani, tak? Ci zawodnicy, którymi robisz wywiady, to jest świetne, tak? Wywiady jak wywiadami, słuchaj, bo ja kiedyś robiłem tylko filmiki, jak jeszcze nie było relacji live, ale ja robię też, jak teraz się przestawiłem i robię dramatyczne końcówki i ja pokazuję tą atmosferę na widowni. To na moim kanale można to dostrzec, a robię ile się da. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Zibi, jesteś wielki. Pozdrawiam również moich rodziców, czyli dziadków Igora Krajewskiego, którzy na pewno wspierają go i oglądają te mecze. Dziękuję.